Teraz zróbmy tak. Moim zadaniem jest dotrzeć do wyrzucania kluczowych przedmiotów. A, okej. Okay. Super. Teraz tak, dokąd możemy pójść? Jest jaka dziwna czcionka, tak jakby, nie wiem, zwężona czy coś? Ledwo się da czytać w ogóle z niej. Teraz musimy iść, znaleźć drogę na powierzchnię. Okej, okay, jak kumam, pewnie gdzieś tam biurem będziemy musieli pójść. Bym przypuszczał. Taki przynajmniej jest plan, nie wiem jak to wyjdzie. No dobrze, jest save point, więc czuję się bezpiecznie. Znaczy to jest fajne, bo Resident Evil 2 dosyć mocno mnie straszył, ale zawsze czułem, że mogę iść do save pointu i że to nie jest nic takiego wow, trudne albo straszne, tylko raczej okej, jest stresująco, ale mam taką swoją oazę, jakby takie swoją bezpieczną strefę. Okej, ale chyba wyszedłem z bezpiecznej strefy, bo gra mnie zaczyna znowu straszyć. A i prawdopodobnie nie wejdę do góry, co? Spaj te ciuchy. Nice. Dobra, mogę gdzieś tam obok zaraz przejść. Nie wiem, czy powinienem od razu tutaj zjeżdżać. O kurwa, co to jest? Oh shit! No kurwa, nieźle. Dobra, przydałby się granat. O. Okej. No to widać, że dwójka i trójka też na tym samym silniku teraz są zrobione, więc w sumie widać, że to są gry, które są wzorowane na sobie. Dobra, potrzebuję granaty, to tak definitywnie. Kumam, że to nie będzie tak łatwo. Definitywnie widać, Koksu, że widać, że trójka miała trochę więcej czasu, znaczy, hej, to jest analogiczna sytuacja, to też trójka miała trochę więcej czasu. Ale ogólnie były robione tak samo, w tym samym czasie. To logiczne, to nie jest tak, że oni przez rok zrobili całość. A, dobra, to mogę wyrzucić. No tak, wiem, luz. Zasilanie, no? Zabezpieczenia w kanałach. Aha, specjalny akumulator, dobra. Oczywiście do góry nie wejdę. A, czyli wychodzi na to, że dobrze poszedłem. No, tu też nic nie było. Czy dobrze zrobiłem, tylko po prostu szybciej niż się rozejrzałem. Ale już teraz wiem, że tu będą ziutki. A jak są ziutki, to znaczy, że... Trzeba się zabezpieczyć. Dobra, no elo. Aha. Nie mogę go tak ominąć, co? Chwila, no coś robię nie tak. Muszę mu rzucić do mordy chyba te granaty czy coś, nie wiem. Mam mu strzelać do tej mordy, czy jak? Nie wiem. Coś tu robię nie tak, definitywnie. Jak przy okazji, to przydałoby się zrobić jakieś prochy lecznicze, bo to się tak przyda, prędzej czy później. Dobra, amunicji mam sporo, więc to super. 20 naboi na raz mogę mieć. Okej, to ja to przechowam, bo czemu nie? 3 granaty... Może w ten sposób ułożę, że po numerkami będzie mi może łatwiej to obczaić wszystko. Ten kamień cały czas się mi przydaje. Przypominałem mi stwory z DLC do Fallout 4 z tą wyspą. Nie grałem. Nie grałem żadne DLC do 4. W ogóle moja historia Koksu z Falloutem 4 była taka, że przeszedłem całą kampanię, zresztą na live. To była moja pierwsza gra, którą przeszedłem w całości na live. I
relatywnie nie podobała mi się ta gra. Wiem, że wielu ludzi ją chwali. Nie wiem, jakiś syndrom sztokholmski chyba, bo ta gra była słaba. To nie był dobry Fallout, na pewno nie. No ale z uwaga, jak teraz patrzę na tego Fallouta 76, to niby to jest nawet dobra gra. Jak mówię, ja dopiero Fallouta 76 ogarnę teraz, jak wyjdzie Wastelanders, czy już wyszło? No, za jakiś czas będę to ogarniał na pewno. Jeszcze nie teraz. A, tu są jakieś drabiny, okej. Okay. Może tutaj powinienem pójść wtedy. Możliwe. Nie, do góry. No zobaczymy, może ten Fallout 76 i tak będzie lepsze od czwórki. Zobaczymy. Na pewno chcę ogarnąć. Wszyscy hejtują Fallouta 76, a ja boję się, że też będę hejtował, ale na razie nie grałem, więc chcę sprawdzić. Zobaczymy. Mogę to przypadkiem otworzyć? Nie, to jest to samo. Hello. No i chuj. Miałem nadzieję, że będę mógł tędy przejść, ale nie, muszę tam jednak iść. Typowo dla cioci Beth, moja opinia wobec czwórki, a 76 to nawet mi się podoba. Nie zrozumiałem. Czy... Nie rozumiem, co napisałeś. Czyli, że podoba ci się bardziej czwórka ze względu na 76, czy bardziej podoba ci się 76 ze względu na... na czwórkę. Która jest lepsza według ciebie? Nie kumam. A jednak, udało się mu w mordę trafić. Czy to jakoś rozkminić, jak to robić tak bardziej pewnie? Albo żeby za każdym razem się udawało? Nie wiem. Siema, Cornel, elo. 76 bardziej ci się podoba niż czwórka? O. Wow. Kontrowersyjnie. Materiał wybuchowy B. No, do czego to służy? W ten sposób. O, nice. Czy to było też w dwójce? Nie pamiętam. Granatnik. Wow. Niedobrze. Jestem tą jedną na 200 osób na świecie. No, zobaczymy. No, ja może też może mi się spodoba. Zobaczymy. Nie, ja chcę to podnieść. O. Ja chcę to sprawdzić, powiem szczerze. Ja chcę to sprawdzić, zobaczymy. Myślę, że też może mi się Fallout 76 spodobać, ale równie dobrze zakładam, że może mi się nie spodobać. O, nie przeczytałem drugiej części, sorry. Aha, czyli zachowują się dobrze, ale... Czyli wychodzi na to, że te stworki były przyjazne, ale ogólnie zabijały sprzątaczy, tak? Ciekawe. Ciekawostka przyrodnicza. A, miałem zapisać. Nie wiem, czy zapisałem w końcu. Dobra, zapiszę teraz może. A no i... Siema Daniel, co tam? A chciałem zapytać, czy zrobisz z tego gameplay? A, robię. Dwójkę przeszedłem w całości. Ja po stronie Claire. Niestety Leona sobie odpuściłem. Nie chciałem dwa razy w tą samą grę grać. Znaczy, to nie jest ta sama gra do końca, ale bardzo podobna. A trójkę premierowo gramy. Premierówka. Gameplay to jest moja ulubiona strona internetu. Ciocia Beth to jest Bethesda! Dobre! Choć ciocia Beth regularnie strzela sobie w stopę, jak ten abonament czy bany za bugi. Mam wrażenie, że Bethesda zachowuje się tak jak zawsze,
Tylko teraz moderzy nie mogą tej gry naprawić. Może o to chodzi, nie mam pojęcia, ale wszystkie fallouty z ich strony były bardzo... Ajajaj! A nie, zginął i tak. Wszystkie te fallouty były strasznie, strasznie zmęczone. No Resident 4 raczej nie będę grał. Resident 4, z tego co pamiętam, był dobry pod koopa, a ja niestety nie za bardzo chcę grać. Poza tym gram w tą gierkę, bo jest remake'em. O nie. O fuck, o fuck, o fuck. Ha, surprise, motherfucker. O, brakowało. No ja na pewno teraz będę chciał sprawdzić Fallouta 76. Minął chyba rok. Kiedy wyszedł Fallout 76? Rok temu? Dwa lata temu już? Może dwa lata temu nawet. Nie jestem pewien. W każdym razie, kiedy ta gra wyszła, to wiedziałem, że to jest zły pomysł. Ja nie wiem, dlaczego ludzie wyobrażali sobie, że ta gra będzie dobra, ale od początku ten pomysł według mnie nie działał. Ale minęło już sporo czasu. Wychodzi teraz DLC, które dodaje postacie niezależne. Wychodzi DLC, które dodaje normalne dialogi. Normalne dialogi mam na myśli... Dialogi, które kojarzymy z Falloutów. I mam wrażenie, że to może obudzić tą gierkę do życia i chciałbym to sprawdzić, więc sprawdzę i wtedy będę się wypowiadał. Myślę, że ta gierka ma jakiś potencjał. Ja lubię Fallouta, jestem takim trochę niepoprawnym optymistą, jeżeli chodzi o te gierki. Aha, to jest taka duża bateria, ta? Dajny proch strzelniczy. Trochę nie mamy miejsca na to. Kurde, trochę nie mamy miejsca. List miłosny? O mój Boże, creepy wiadomość. Ojeju. A kto to napisał? List miłosny, ale... Kogo to jest? Nie mam pojęcia. Kurde, nic nie mogę zużyć. Cholercie, no. Niedobrze. Bardzo, kurde, niedobrze. Mogę z czegoś zrezygnować? No nie mogę, no. Ja bym się uparł, to nie mogę. Kurde. Niedobrze. Niedobrze. Musimy tutaj wrócić, mi się wydaje. Czy te stwory będą się od nowa pojawiać? Mam nadzieję, że nie. Liczę na to, że te stworki nie będą się pojawiały. Mam pytanie. Widziałeś premierę PS5? Nie widziałem, bo się nie odbyła, więc... Nie było premiery PS5, więc nie widziałem premiery PS5. Uwa, z powrotem jeszcze raz. Dobra, jestem zamknięty. Przypał. Straszny przypał, ale niestety nie mogę wrócić. Niedobrze, niedobrze. Oj, kurde, niedobrze. Nie podoba mi się to. Muszę iść dalej w takim razie. Chociaż chwila, nie mogę, bo... Fuck, jestem wpieprzony w kanał. I to strasznie. Ajajaj. No i super. To też nie mogę podnieść. No i świetnie, to też nie mogę podnieść. Wow! Nice! Super, świetnie. Była na kanale PlayStation, ale nie chcę się... A nie chcę się promować, nie? Co? To nie była premiera. Chwila. To była konferencja. To była konferencja prowadzonego przez pana o nazwisku Cerny? Cerny? Nie mam pojęcia, jak to się czyta kompletnie. I to, jak dobrze kojarzę, to był projektant techniczny? Czy tam lead coś tam? No i oni tam rozmawiali coś o technicznych stronie PlayStation. Nie oglądałem tego, bo to była konferencja, która miała być na DGC bodajże, zanim tą konferencję anulowali.
I ona się pojawia tak dodatkowo. Ja jej nie oglądałem, oglądałem tylko podsumowanie, bo ja nie jestem deweloperem i jakby nie potrzebuję wiedzieć, jak to będzie działało. Więc trochę to olałem, powiem szczerze. No, mam przesrane. Niedobrze. Dlaczego nie przeładował od razu? Kurwa! Ech, co za gra. Dobra, jeszcze raz. Nie, nie chcę zmienić tego poziomu trudności. Błagam. Shit. Dobrze, nie mam zbyt dobrej... dobrej metody, żeby ich załatwić. Czy te czy przedmioty w skrzynkach się generują, czy są takie same zawsze? I nie oglądałem tego. No, nawet mi się podobało to, co tam mówili. Znaczy, ten gościu mówił. Trochę dziwne to było, że nie było, że udawali, że jest publiczność, a tej publiczności nie było. Trochę to było dziwne, no ale okej. Okay. Coś tam o SSD-kach mówili. Spoko. Szkoda, że cały czas nie zobaczyłem konsoli. Ale fajnie, że coś tam się dzieje ciekawego. Jestem pozytywnie nastawiony, chociaż powiem szczerze, że PlayStation tak się opóźnia z marketingiem, że trochę jestem podjarany teraz na Xboxa. W sensie, nie jestem za bardzo fanem Xboxa. Nie jestem trochę fanem Xboxa, ale czuję, że coś może z tego fajnego wyjść. O, jest. Dlatego teraz zacząłem się zastanawiać, czy nie lepiej byłoby kupić obie konsole na premierę. No nie wiem, czy będę miał tyle pieniędzy, no trochę to będzie kosztowało. Definitywnie. Nie wiem, czy nie za dużo. Ja w ogóle nie jestem jakiś krytyczny co do Bethesdy, ja po prostu wiedziałem, że Fallout 76 w tej takiej formie premierowej, że to nie jest gra dla mnie i po prostu dlatego jej nie kupiłem, ale teraz jak się dowiedziałem, że będą NPC-ty, będzie fabuła, będą normalne dialogi, to już czuję, że to będzie gra, która mi się spodoba, więc teraz ją kupiłem, bo była tania bardzo, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? 4 dychy mogę kupić, mogę zapłacić jak za testowanie gry. Jakbym miał zapłacić znowu 200 zł, no to trochę za dużo, żebym testował grę. Bez przesady. Na pewno Bethesda ma wiele za uszami, ale to głównie dlatego, że ich nie stać na te gry, no. Oni produkują te gry bardzo małym kosztem. To jest mała ekipa, taka, nie wiem, czy rodzinna, czy po prostu jakaś taka nie za bardzo rozwijająca się, no nie wiem. Oni mają jakiś taki swój styl, ale niestety jakby trochę nie potrafią nadgonić do poziomu AA. Oni po prostu... z jakiegoś powodu ludziom się wydaje, że oni wciąż produkują gry AAA. A to nieprawda, oni już są w tej średniej klasie. Oni są już tą... oni już są tą grupą taką typu... jak się nazywają ci twórcy... twórcy Gridfalla. Że Bethesda już spadła do tego poziomu gridfallowców, że po prostu to są gry AA, one są po prostu poziom niżej i tyle, to jest... jakby musimy sobie to zdawać po prostu z tego wagę, że to nie jest już ten wysoki poziom, oni po prostu nie wyrabiają taki wysoki poziom, nie potrafią robić takich dobrych gier. Robią miodne gry, robią ciekawe gry, ale to nie są gry na najwyższym poziomie. Oj, na pewno nie. Ha, czy ta bateria była jednorazowa? A ciekawostka. I o tym trzeba pamiętać. Bo mam wrażenie, że ludzie zapominają. Ja wiem, że ta firma zarabia bardzo dużo pieniędzy. I że to jest trochę dziwne, że oni nie mają wciąż pieniędzy na inne produkty, no ale... no bywa tak, nie? Są jakieś priorytety, to jest korporacja i oni... skoro zawsze te gry wychodziły w taki sposób, to oni trochę nie inwestują w to wszystko, no nie wiem. A może nie jest tak dobrze, jak się wydaje, no nie mam pojęcia.
W każdym razie ja lubię takie gry, to mi nie przeszkadzają. Tylko czasami po prostu czuję się delikatnie zmęczony. Granatnik. W sumie wielkie mi co, że chcą zmienić datę stworzenia tych helikopterów z po wojnie na przed. Wielkie mi co. I tak dla fabuły to nic nie jest ważne. Co koksu? Jeszcze raz, daj mi kontekst, ja nie wiem o czym mówisz zupełnie. Nie wiem o czym ty mówisz. Wiesz, nie jestem w temacie, kurde. Przechowaj to. I przechowaj to może? No spróbujmy w ten sposób, może coś co wyjdzie. Ciekawostka. Moim zdaniem, nie wiem jak twoim, to ja sądzę, że PlayStation dobrze robi, że jak wypuszczają tak późno, bo jakby wypuszczali nowe PS-y tak jak Samsung albo Huawei, to było bez sensu. Ale o czym mówisz, Kornel? Jak Samsung i Huawei? Przecież to nie są producenci konsol. Myślę, że PlayStation trzeba porównać bardziej w stronę Nintendo albo Xboxa, no bo to są jakby... Może nie bezpośredni, ale jacyś tam rywale, nie? Jakaś konkurencja. Nintendo trochę jest, trochę jakby żyje w swoim świecie, ale to jest konsola, to jest konkurencja. Może nie bezpośrednia, ale jakaś konkurencja, nie? Myślę, że z nimi warto byłoby porównywać. Na pewno myślę, że trochę marketing przegrywają w PlayStation, ale wydaje mi się, że może to jest jakiś pomysł, ja nie wiem. Nie wiem, ja i tak kupię PlayStation, no bo... Ja lubię te gry z PlayStation. Xboxowe gry nigdy mnie nie przekonywały. Zawsze chciałem pograć w Gears of War, zawsze chciałem pograć w Halo, ale to nigdy nie były takie gry w stylu, że ja muszę w nie zagrać. Tylko raczej, okej, chciałbym zagrać sobie w gry Xboxowe, no ale jak nie zagram, to nie zagram, nie? A jeżeli chodzi ci o to, Kordler, że mieliby te PlayStation wydawać bardzo często, to im się to nie opłaca, nie? No bo jak będziesz wydawać dużo różnych konsol, to ciężko będzie na nie programować i ciężko będzie klientom powiedzieć, że warto je kupić. I tak naprawdę będzie duża defragmentacja rynku, a i tak gry będą na wszystkim działały średnio, nie? Takie mam wrażenie, ale nie jestem specjalistą od rynku, więc nie wiem. Może się mylę. No nie ma miejsca już. Tego listu miłosnego nie podniosłem wtedy. Okej. Okej. No to zgadzamy się w takim razie, to się zgadzamy. Dobra. No wiem, że czasami ciężko jest napisać o co chodzi, no bo jednak jak się mówi to jest dużo łatwiejsze i dużo bardziej... Jakby to nazwać swobodne, żeby wyjaśnić pewne rzeczy słownie niż pisząc, więc ja całkowicie rozumiem, że czasami niektóre myśli trudniej jest przedstawić w tekście. Ale inaczej nie za bardzo możemy to zrobić. Próbowałem kiedyś zapraszać widzów do wspólnego streama, ale wtedy to się nie dało oglądać, nie? Dla ludzi, którzy byli poza czatem głosowym, nie dało się tego oglądać po prostu. Bo większość z widzów nie ma mikrofonów dobrych. To jest całkowicie normalne, no bo chuj mielibyście niby mieć jakieś zajebiste mikrofony, no. Nawet nie wiem po co ja mam dobry mikrofon. A to tu jeszcze widzowie, nie? Więc ja to całkowicie rozumiem, ale dla innych odbiorców to nie jest zbyt przyjemne do słuchania, niestety. Chwila, czy ja tą baterię mogę wyjąć, czy nie? Chwila, bo ja jedną rzecz muszę się dowiedzieć. Czy ja tą baterię mogę recyklingować? Mogę wziąć. Aha, okej. Zrobimy tak. Dobra. Dobrze, że to sprawdziłem. To jest dobry motyw. Dobry motyw nie jest zły. To nie skumałem tego, że będę tak mógł robić. Jeszcze raz tam pójdziemy, weźmiemy całą amunicję i myślę, że będzie git.
To coś jeszcze było. Tam kwiatek był i coś chyba jeszcze jednego. To przechowaj. To przechowaj. To przechowaj. Pistolet weź. Czy mam jakiś granat? Chyba nie. Mam nadzieję, że się nie pojawią kolejne stwory. Będzie przypał. No i tak poza tym, a propos tego Fallouta 76, no to chcę go przetestować, ponieważ jakby nie mam w co grać. Oczywiście teraz mam oczywiście na tapecie Resident Evil, mam Banner Lorda do przejścia, mam jeszcze kilka gierek, które tam gdzieś są na liście do przejścia, ale głównie nic się nie dzieje, nie? Wobec pierwszej sceny z czwórki i zwiastunu 76, latacze te helikoptery w oryginale, była mowa, że zostały zaprojektowane przed Wielką Wojną, a wybudowane po... A Bethesda pokazała je w scenie przed wojną, okej. Okay. W ten sposób. O, to sorry, to ja nie jestem aż takim fanboyem Bethesdy, żeby wiedzieć w ogóle, że te helikoptery były w różnych czasach. Ja raczej te gry pochłaniam taką formą, jaką są. I zajmuję się tym, żeby to weryfikować. To też takie oczywiste błędy, ale autokorekta. Czasami autokorekta potrafi nawojować. Nie będziesz, będzie mi przeszkadzało to, że masz dużo błędów ortograficznych, to będę ci wypominał to spokojnie, nie martw się. Mam kilku takich widzów, których muszę poprawiać i wtedy ich po prostu poprawiam, więc nie przejmuj się tym. Staraj się, oczywiście. Fajnie, że to zauważasz, ale na ten moment nie zauważam, że to był jakiś duży problem. Jak będzie, to będę cię korygował. Fajne jest to, że jak przejdziemy pod wodą, to zaczyna się taka cała mokra robić. Dammit. W tym takim gównie. O, okropne. Czułbym się tak ohydnie, że nie mógłbym tędy iść. Tutaj nie wiedziałem w ogóle, Koksu, że takie coś było. Dobrze mi powiedziałeś. Kurde. Ale wydaje mi się, że to nie jest taki duży problem. Znaczy, to jest problem, nie? To jest dziwne. Że takie są niedopatrzenia. Mam nadzieję, że zrobili to specjalnie, nie przypadkiem. Ale to jest duży, duży strzał w kolano. Dla mnie to nie jest za ważne, ale nie dziwię się, że fani to mogą przeżywać. No bo to jest taki brak szacunku wobec nich. Ja jako fan Bethesdy, znaczy nie jestem im aż tak bardzo, żeby tak się, ale powiedzmy, że jestem fanem Bethesdy i znam ten cały lore, uczę się i go, rozwijam się, a oni mi mówią, że helikopter, który zawsze był po wojnie, jest przed wojną, to bym się czuł, jakby ktoś mi wbił w plecy, jakby Bethesda mnie nie szanowała, więc jakby to rozumiem, w sensie ja tak nie myślę, bo dla mnie najważniejsze jest granie, ale nie dziwię się, że ktoś mógł tak pomyśleć, nie? Nie jest to duży problem, ale według mnie to jest jakiś problem. Taka sytuacja. No, taka sytuacja. Niezła sytuacja w takim razie. Ho, lo, 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 lo. Jak zbyt wielkie na moje było to marudzenie. Znaczy, nie wiem, czy wiesz, jak to działa w internecie. Ale ludzie się tak nakręcają. Tak na maksa się nakręcają. I to jest aż chore czasami, bo... Bo to jest tak, że większość ludzi by nie zauważyła tego. Tak jak ja bym tego nigdy nie zauważył. Ale ktoś mi... A jak gdybym był większym chujem i ktoś by mi to powiedział, to nagle bym to wypominał, że Bethesda jest zjebana, bo to zrobiła tak i tak i tak i tak i tak i tak. I chuj z tego, że wcześniej bym to nie zauważył, ale teraz już to zauważyłem i teraz mnie to boli. Rozumiem, że dlaczego tak może to boleć. Ale to tak internet tak nakręca. Normalnie byś się nigdy nie dowiedział o tym, nie byłoby hejtu, byś lubił tę grę, ale jako, że mamy łatwy dostęp do informacji, to jakby bardziej hejtujemy te gry. Tak zauważyłem, a nie wiem, czy to jest realny problem. No i problem jest to, że jestem dysortografikiem i jakiś jeszcze mam ciężki problem, tylko zapomniałem jakim... Ja też, Kornel, mam jakąś tam dyslekcję i takie rzeczy, ale to jest bullshit. Prawda jest taka, że to jest bzdura. Jeżeli starasz się nie popełniać błędów, uczysz się tego, to nie ma problemu. Myślisz, nie ma co się kryć za chorobami. Bez przesady. Nie no, Koksu, ja to rozumiem, nie? Ale... Nie sądzisz, że rzeczywiście, że
Masz rację, że to może być wersja próbna, okej. Ale nie sądzisz, że gdyby nie było internetu, tak powszechnego teraz, to bardzo mała ilość ludzi by to zauważyła, a reszta by się po prostu dobrze bawiła. Ale skoro mamy dostęp do internetu, to wszyscy na Twitterze napisali: o nie, te helikoptery były stworzone po wojnie, nie przed. O nie, złapy Bethesda. I tak wszyscy powtarzali i nagle wszyscy o, klapki na oczach, nienawidzimy Bethesdy. A gdyby nie było internetu, to byśmy powiedzieli sobie: a może przed, a może po. Nie pamiętam, chuj z tym, to nieważne. Miałem takie wrażenie, że normalnie bym nawet bym się nie dowiedział, że takie coś było. Piętnaście naboi, dobra. Przeładuj. Dobra, weź to tam schowaj, gościu. Teraz tak, nóż survivalowy wezmę, bo to się przydaje. I teraz tak, coś jeszcze mogę wziąć? Mogę wziąć ten... nie mam miejsca na to. Niedobrze. A, zapisać muszę.